Cześć kochani, witam was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj ponownie z serii Liquinatorium pobawimy się w mieszanie liquidów. To znaczy, wy się pobawicie, ja już to zrobiłem. No i dzisiaj zrobimy sobie liquid. Liquid z aromatów For Fun od Cyga Complex. Dzisiaj zrobimy sobie bardzo fajny liquidzik. Bardzo liquidzik taki kremowy, a będzie to liquidzik z aromatów czterech. Będzie to Vanilla Custard, Tytoń RY4, Passion Fruit, czyli Marakuja oraz Salty Caramel, czyli Słony Caramel. Bardzo dziwne połączenie moglibyście powiedzieć, ale postanowiłem zrobić taką wariację. Przepis przyszedł mi do głowy po prostu. Wybrałem sobie cztery aromaty i zmieszamy je i zobaczymy, jak to będzie pachniało. No ale najpierw przejdźmy do samych aromatów. Więc tak, przejdźmy do samej wanili custard, czyli kremu waniliowego. No krem waniliowy. To czuję jakby delikatne amaretto, jakiś aromat alkoholowy. No, ja znam ten aromat, wiem jak to pachnie, to bardziej pod was. RY4, czyli klasyk z orzeszkiem. Tak jest. Tytoń, jakieś delikatne tylko orzeszka, zapachu delikatnie słony. Dobra, przejdźmy dalej. Passion Fruit, czyli marakuja. No i to powiem wam, że ogólnie dostałem kilkanaście aromatów i powiem wam, że to jest koks. Ja spróbuję zrobić ten liquid sam, tylko muszę znać jakieś proporcje, ile procent go dać, bo jest naprawdę świetny. Co w sumie tu jest, ogrywałem dozowanie w topa, nie spojrzałem. Jest naprawdę bardzo fajny. No, połączenie może być fajne. Powiem wam, że jeszcze tego do końca nie stosowałem. No i solony kalmer, słony kalmer. Nie skarbel. No zapachu tej słoności nie czuć, ale zobaczymy, jak to będzie w smaku. Ja już sobie ten liquid przygotowałem dobry miesiąc temu, żeby on sobie odstał, żeby wydobyć cały smak. Baza jest to 70x30, oczywiście zerówka. I dałem to w proporcji takiej. Vanilla Custard dałem 3%, tak? To już 3,03 ml wychodzi na 10 ml. RY4 dałem 2%, solnego karmelu dałem 3% i marakui dałem 6%. Więc tak to mniej więcej wygląda. No zobaczmy, jak to będzie pachniało. I powiem wam, że pachnie tak specyficznie, że tego się po prostu nie da opisać. Czuć na pewno marakuje. Czuć tytoń, który wkomponował się razem, znaczy połączył się z kremem waniliowym. No i jest taka nuta słoności. Kurde, bardzo fajnie to pachnie. Ja tego przewapowałem już troszeczkę. No i zaraz wam powiem, jak to smakuje. Dzisiaj nietypowo Tesla Touch oraz Geek Vape Amid. Mam w środku wsadzonego jednego alienka. 30 W 0,42 Ohma. No i zobaczmy. Od razu powiem tak, liquid nie zasmakuje wszystkim. Tego możecie być pewni, bo jest on tak specyficzny, że tak specyficznego liquidu nie dałbym spróbować osobie, która zaczyna dopiero przygodę z wapowaniem, bo po prostu mogłaby się do tego zrazić.
Dlatego też to jest likwid bardziej dla osób, którzy lubią tytoniówki, ale pomieszane z jakimiś owocami. Wiadomo, tytoń połączony z karmelem czy z kremem, okej, to często występuje, ale połączone na przykład z marakują, to już jest dość, taki wam powiem, połączenie, które nie jest spotykane. Ja wiem, że są tytoniówki z jakimiś owocami, z malinami, z truskawkami, ale marakuja jest specyficznym owocem, dlatego też likwid sam w sobie jest specyficzny. Ale jeśli macie okazję, polecam spróbować, naprawdę zobaczyć, jak to będzie smakowało. Można dodać oczywiście różne proporcje aromatów, różne stężenie aromatów, żeby wydobyć swój własny smak, tak, żeby delikatnie ten przepis zmodyfikować. No dobra, nie będę więcej gadał, bo biadole. Jeśli chodzi o to recenzję, to tyle. Zapraszam Was serdecznie do kolejnych odcinków Liquinatorium. Recenzje pojawiają się w dość długi ustęp czasu, bo ja robię, wymyślam przepis, robię liquid, on musi odstać 3 tygodnie, nawet miesiąc. Oczywiście jak nie ma opcji, no to jaram od razu, tak? A jak nie muszę, to powoli poczekam sobie, żeby trochę się przegryzł i wtedy można go normalnie wapować. To tyle. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnej recenzji.